Znamy już najważniejszą decyzję tego najgorętszego okresu transferowego w historii NBA. LeBron James będzie grał w Miami Heat i to nie byle z kim. Z Dwayne'em Wade'em i Chrisem Boschem. To jest być może zespół, który zdominuje rozgrywki NBA na najbliższe lata. Ten transfer należy moim zdaniem rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze osobowościowym, bo przecież LeBron, który z pomocą sztabu marketingowców Nike'a i własnych doradców przez lata budował swoją markę tego jednego, wybrańca, króla, nie zdołał, tak jak Michael Jordan czy Larry Bird, albo nawet Kobe Bryant, doprowadzić do mistrzostwa słabych Cleveland Cavaliers. Teraz James uznał, że rezygnuje z walki o tytuł dla Cleveland, o tytuł dla Cavaliers. Mógł zdecydować się na to, żeby przejść do Nowego Jorku, do New Jersey Nets i tam też od zera budować dynastię, albo przynajmniej zespół, który z tych nizin wzniesie się do poziomu mistrzowskiego, ale wybrał Miami Heat, zespół z mistrzowskimi doświadczeniami, bo przecież ta drużyna, chociaż kompletnie inna niż choćby w poprzednim sezonie, wygrywała Mistrzostwo Ligi w 2006 roku. No i wybrał przede wszystkim zespół ze świetnymi zawodnikami, Dwayne'em Wade'em, Chrisem Boschem, koszykarzami, z którymi zdobywał Mistrzostwo Olimpijskie w 2008 roku. W Miami na pewno będziemy mieli do czynienia z wielkim entuzjazmem. Pod względem sportowym jest to wybór najlepszy i zrozumiały, bo nie ulega wątpliwości, że to właśnie Miami jest drużyną, która już w przyszłym sezonie dzięki tym trzem zawodnikom może walczyć o mistrzostwo. No ale wybór jest równoznaczny z tym, że Jamesa jednak nigdy nie będziemy mogli chyba porównywać z największymi w historii ligi, czyli Michaelem Jordanem, Larrym Birdem, czy tak jak wspomniałem, nawet bo jednak Kobe Bryantem, bo Kobe Bryant oczywiście pierwsze mistrzostwo zdobywał z Shaqiem, ale potem przetrwał ten trudny moment Lakersów i znów buduje mistrzowską dynastię. W sensie osobowościowym LeBron zrezygnował świadomie bądź też nieświadomie z tego właśnie przydomku, który lansował w ostatnich latach. Króla, tego jednego wybrańca. Ten drugi aspekt transferu LeBrona Jamesa do Miami, czysto sportowy, jest oczywiście równie ciekawy, no bo pytanie jest podstawowe. Czy drużyna z Jamesem, Boschem i Wade'em może stworzyć mistrzowską dynastię, o której już zaczynają mówić fachowcy? Czy ten zespół w drugiej dekadzie XXI wieku będzie zdobywał mistrzostwa seriami, choćby tak jak Chicago Bulls w latach 90. Na razie nie wiemy, w jakim składzie zespół przystąpi do nowego sezonu i czy już teraz będzie kandydatem murowanym, bo wiadomo, że kandydatem drużyna z LeBronem Jamesem jest zawsze. W tej chwili Heat są w trudnej sytuacji, bo pod kontraktami mają zaledwie czterech zawodników, a już niewiele pieniędzy do wydania, bo przecież Wade, Bosch i James przejedzą znaczną część, jeśli nie ogromną budżetu całego klubu. No przed Patem Rileyem, który jest generalnym menedżerem tego zespołu i niewątpliwym zwycięzcą okresu transferowego, trudne tygodnie, no bo ten zespół trzeba uzupełnić nie o graczy byle jakich, bo takich oczywiście można podpisać za minimalne kwoty i nimi tą dwunastkę dopełnić, ale trzeba znaleźć graczy, najlepiej weteranów, którzy będą mogli pomóc w walce o mistrzostwo NBA. Kilka lat temu Boston Celtics po świetnych transferach Kevina Garneta i Raya Allena od razu sięgnęli po mistrzostwo, no ale pamiętajmy, że tam w składzie byli jednak PJ Brown, który zdobywał wcześniej tytuł, czy Sam Cassell, doświadczony rozgrywający. Ich obecność w tym zespole była w play-off decydująca i teraz właśnie do tego samego muszą dążyć Miami Heat. Na rynku jest jeszcze kilku wolnych agentów, między innymi z Shaquillem O'Neal'em na czele, no ale wiemy, że Shaquille O'Neal raczej bliższy jest Dallas Mavericks, być może San Antonio Spurs, być może nawet Boston Celtics. On w Miami już był, już mistrzostwo zdobywał. Takich graczy, choć może nie akurat samego O'Neala, potrzebują Miami, żeby zdobyć mistrzostwo, żeby walczyć o mistrzostwo w tym najbliższym sezonie. A czy uda im się przedłużyć ewentualną serię do trzech, czterech lub więcej tytułów? No, to jest być może najciekawsze pytanie najbliższych lat w NBA.